i czcigodni bracia w kapłaństwie z księdzem proboszczem. Drodzy szanowni pracownicy MPK w Krakowie z panem prezesem, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej niedzielnej Eucharystii. Podczas każdej mszy świętej niedzielnej, także w czasie uroczystości, po homilii wszyscy wyznają symbol wiary. Mówią to, w co wierzą. I ten symbol, który jest wypowiadany w liturgii Kościoła, ma swoją długą historię. Powstał jako swoista synteza uchwał dwóch soborów z IV wieku, wtedy, kiedy Kościół odzyskał już prawo obywatelstwa w Cesarstwie Rzymskim. Są to słowa uchwał soboru nicejskiego z 325 roku i soboru konstantynopolitańskiego z 381 roku. Ale zanim doszło do tych sformułowań, do tego symbolu wiary, który jednoczył wszystkich chrześcijan w tej samej, tak samo tymi samymi słowami wyrażanej wierze, chrześcijanie wyrażali tę wiarę w mniejszej, bardziej skromniejszej formie, nawiązując zapewne także do tego, co słyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie apostoł narodów pisze: przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie, a potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom, a na koniec mnie. Wiara w Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć, zmartwychwstanie, w to, że objawił się rodzącemu się wówczas Kościołowi. I jakże dobitne zdania świętego Pawła na koniec tego wyznania wiary. Tak więc, czy to ja, czy inni apostołowie, tak nauczamy. I wyście w to uwierzyli. To nas jednoczy, ta wiara. Ale przecież nie łączy nas tylko to, co wyznajemy jako wspólny symbol wiary. Do istoty wiary należy to, jakie każdy z nas ma osobiste relacje z Bogiem. Jak przeżywa swoje z Bogiem spotkanie. I o tym bardzo przemawiająco, głęboko mówią do nas dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Izajasza, a potem sama Ewangelia według świętego Łukasza. Czytanie z Księgi Izajasza mówi o tym, że prorok ma wizję Boga po trzykroć świętego. I to budzi w nim lęk. Biada mi, bo zobaczyłem Boga. Ale mi Bóg okazuje wobec Izajasza swoje miłosierdzie. Oczyszcza go z jego grzechów i wtedy pyta retorycznie, kto by nam poszedł? Kogo mam posłać? Z wieścią o Bogu. I ta odpowiedź Izajasza, oto ja, poślij mnie.
powiekach doszło do tego zdarzenia, które opisał ewangelista Łukasz. Oto dochodzi do cudownego połowu ryb w jeziorze Genezaret na samo tylko słowo Chrystusa. W miejscu i o porze, gdzie Piotr, wytrawny rybak, wiedział, ten połów nie ma sensu. A tymczasem okazuje się, że złowił tyle ryb, że aż sieci się zaczęły zrywać. I wtedy świadomy, że dokonuje się cud mocą Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, przypada mu do stóp i mówi: Panie, odejdź ode mnie. Ja jestem człowiekiem grzesznym. Nie jestem godzien spotykać się z Tobą i być tak blisko Ciebie. I znowu doświadczenie miłosierdzia. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Oto będziesz apostołem, głosicielem prawdy o mnie. Całe dzieje Kościoła, trwające już prawie 2000 lat, to dzieje ludu Bożego, rozprzestrzeniającego się na cały świat i wyznającego te same prawdy wiary. A jednocześnie są to dzieje ludu Bożego, gdzie każda i każdy, który przyjął chrzest i uwierzył w Chrystusa, przeżywa charakterystyczną dla siebie postawę wiary, wyrażającą się w modlitwie, w zaufaniu do Boga, w prośbach do Niego zanoszonych, w poczuciu, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Ale te dzieje Kościoła, dzieje zwłaszcza Europy, od XVIII wieku zostały naruszone postawą i doktryną, którą wyrażają słowa Eci Deus non daretur. Żyć, myśleć, postępować tak, jakby Pana Boga nie było. Jakby nam się nie dał, nie objawił. Jakby nie był głoszony przez Kościół. Jakbyśmy nagle znaleźli się w pustce, bez Boga i bez Jego Syna Jezusa Chrystusa, który swoim nauczaniem i swoim życiem najpełniej pokazał nam, kim jest Bóg i jak do Niego trzeba się zwracać i jak do Niego zawierzyć. W myśl tego hasła Eci Deus non daretur człowiek zapomina o Bogu, ale w konsekwencji zapomina także o sobie samym, o tym, kim jest. Przekreśla swoje tęsknoty, by osiągnąć życie wieczne. Zapomina o pragnieniu nieśmiertelności. Porzuca ideały. Nie chce wiedzieć, czym jest prawdziwa miłość. Nie ta egoistyczna, ale ta otwierająca się na drugiego człowieka, ofiarna, bezinteresowna, pełna dobroci. Taki człowiek traci nadzieję. A w konsekwencji, jakże często, o czym doskonale przecież wiemy, popada w lęki dotyczące przyszłości, ma poczucie bezsensu życia, wielokrotnie usiłuje targnąć się na własne życie, popada w depresję. Taki jest czas kultury, w którym przyszło nam żyć i która też za wszelką cenę usiłuje wtargnąć w naszą polską rzeczywistość, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach. Wczoraj przypadkiem, drodzy siostry i bracia, usłyszałem w radio, bo
popularną we Francji piosenkę Orelsana. To francuski muzyk hip-hopowy i raper, urodzony dokładnie 40 lat temu. Kilka lat temu skomponował piosenkę noszącą tytuł Peur de l'échec, lęk niepowodzenia albo obawa przed porażką, w której to piosence wyraził nastrój tego, co jest dzisiaj w Europie, nastrój współczesnej kultury. W wolnym tłumaczeniu fragmenty tej jego piosenki brzmią następująco. Kiedy oglądam moje klipy, odkrywam, że jest mi przykro za nie. To, co opowiadam w moich piosenkach, to utarte frazesy, to nieprawda. Sława budzi we mnie lęk. Każdego dnia czynię się aktorem, upodabniam się, ukrywam lęk, żartując. Tracę czas, stawiając sobie pytania zamiast działać. Boję się depresji, boję się przyszłości i rozczarowań. Im bardziej rosnę, tym bardziej mija czas i tym bardziej jestem rozczarowany. Pod wpływem lęku przed przyszłymi ranami, im bardziej szukam wymówek, tym bardziej grzęznę. Upijam się negacją, a czuję, że żyję. Często boję się nudy, boję się nie mieć żadnego powodu, aby się skarżyć. A jednak ciągle czuję się smutny, czuję się pusty. Boję się być normalny, średni, ani za bardzo zły, ani za bardzo dobry. Jestem przekonany, że nie służę niczemu. Oszukiwałem siebie odnośnie do swych uczuć, wierząc, że jestem prawdziwy. Unikałem miłości, bojąc się, że będę musiał się kochać. Przez tchórzostwo wierzyłem, że im bardziej przywiążę się do siebie, tym mniej będzie to funkcjonować. Zdradziłem, splamiłem, znienawidziłem, odepchnąłem. Cóż zyskałem poza wyrzutami sumienia i chorobami? Nic poza lękiem pozostania samym przez całe życie. Wierzę trochę w Boga, ale nie naprawdę. Pójdę z niedowiarkami, gdy wyjadę nogami naprzód. Boję się zostać pociągnięty przez nicość. Czuję się tak dobrze w ponurości, czuję się w moim żywiole, jakbym miał chęć, by skoczyć w pustkę, założyć sobie stryczek na szyję, utopić się, przeciąć sobie żyły w przegubie dłoni. Jakbym miał chęć strzelić sobie kulą w łeb, lecz nie mam karabinu. Spójrz na mnie w oczy. Zrozumiesz, że jestem nieudacznikiem. Boję się zgubić, boję się niepowodzenia, boję się stawić czoło doświadczeniom życia, boję się moich błędów, boję się przyszłości. Wierzę trochę w Boga, ale nie naprawdę. I dlatego boję się moich błędów, boję się przyszłości, boję się stawić czoło doświadczeniom życia. Przerażająca pustka, która płynie z tej piosenki. Przerażająca pustka ludzi, którzy nie budują swego życia na Bogu, którzy żyją i chcą za wszelką cenę żyć tak, jakby Boga nie było. I na przekór właśnie takiemu czasowi i takim prądom, jakże wielką łaską jest, drodzy siostry, bracia, żyć naprawdę z Bogiem. Nie tylko wypowiadać symbol naszej wiary,
pewną formułę niezwykle ważną, ale żyć tak, by wypełniać to, o czym mówimy, że wierzymy w Boga Ojca, Jego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, który za nas i dla nas, dla naszego zbawienia przyszedł na świat, a potem umarł na krzyżu i zmartwychwstał i zasiadł po prawicy swego Ojca i zesłał Ducha Świętego i dał nam Kościół, który jest naszym domem, a jednocześnie matką. Jakże wielką łaską jest żyć z Bogiem, ponieważ On jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Tyle uczynił, żeby z nami być. Z naszej strony wyjść Mu naprzeciw w wielkiej pokorze, z wielkim drżeniem, ale także z radością, że On jest, że jest moim Ojcem i chcę, głęboko w to wierzę, abym była Jego dzieckiem. Bóg, który jest Ojcem, do którego zwracam się codziennie z moją modlitwą, powierzając Mu siebie, swoich najbliższych, swoje nadzieje, swoje plany. Zawierzając Mu także swoje niepokoje o jutro i o pojutrze, ale ciągle pełen nadziei, że nie odtrąci mnie w swoim miłosierdziu. I stąd ta modlitwa codzienna tak ważna i stąd tak konieczna msza święta co niedziela, kiedy razem z całym Kościołem wysławiamy Boga za cud i stworzenia świata i powstania z martwych Jezusa Chrystusa i zesłania Ducha Świętego. Stąd waga sakramentów, zwłaszcza pokuty, pojednania, Eucharystii, dzięki którym możemy ciągle wracać do naszego Boga, odzyskiwać pokój sumienia i karmić się Jego ciałem. I ta radość bycia świadkiem Boga we współczesnym świecie, na wzór proroka Izajasza, głoszącego Boga po trzykroć świętego, na wzór świętego Piotra i innych apostołów, którzy na wezwanie Chrystusa zostawili swoje barki na brzegu jeziora Genezaret i poszli za Mistrzem, będąc Jego świadkami, aż po kres swojego życia, aż po męczeństwo. Jakżeż to wielka łaska, tak żyć w tej relacji do Boga, w tym serdecznym do Niego odnoszeniu się, każdego dnia odzyskiwać sens życia, nadzieję, radość, przekonanie, że także samo przemijanie, jak pisał Jan Paweł II w tryptyku rzymskim, ma sens, ma sens. Ma sens. Drodzy siostry i bracia, rozważamy te czytania przypadające na dzisiejszą niedzielę i odkrywamy raz jeszcze potrzebę bycia razem w świętym, katolickim i apostolskim Kościele. Bycia razem, by razem wyznawać naszą wiarę. Bycia razem we wspólnocie miłości, w której każda i każdy z nas odnajduje swoje jedyne tylko dla siebie miejsce wobec Boga i z Bogiem. A jednocześnie być razem tutaj,
by ciągle na nowo odkrywać sens i konieczność świadczenia o Bogu we współczesnym świecie, który odwraca się plecami do Boga i nie chce słyszeć nic o Ewangelii. Jakże smutnym symbolem takiej postawy były, jak pamiętamy, te tak zwane świąteczne afisze, które pojawiły się w niektórych najbardziej znaczących miastach Polski, gdzie symbolem świąt, nie wiadomo jakich, stali się nie wiadomo dokąd jeżdżący na lodzie łyżwiarze. W Łodzi jednorożce, w Świdnicy dziki, a w Szczecinie paprykarz. Jakie przerażające spłaszczenie wymowy tych świąt, tak świętych dla nas, będących źródłem radości, że oto Bóg do nas przychodzi i dla nas się narodził. I stąd to oczekiwanie na Wigilię, na pasterkę, na kolędy. Nie ma nic z tego w tych plakatach, które chciały zdominować naszą świadomość. I w tym kontekście pragnę dzisiaj wyrazić moją wielką radość i wdzięczność jednocześnie wobec krakowskiej MPK, która właśnie jakby w odpowiedzi na te tak smutne tendencje współczesności zafundowała krakowianom świąteczny tramwaj z przypomnieniem, że to jest Boże Narodzenie i że mamy być razem w naszej radości i że mamy być razem w naszej wierze w Boga, który do nas przychodzi i mamy być razem w naszej nadziei, że życie ma sens, bo jest Boże miłosierdzie, bo jest nasz Bóg, który nas kocha, bo jesteśmy Jego dziećmi. Dzisiejsza Eucharystia niech będzie zatem dla nas, drodzy siostry i bracia, wielkim dziękczynieniem za to, że możemy cieszyć się wiarą w Boga, że chcemy się do Niego zwracać w naszych prośbach i błaganiach i że ciągle jest w nas ta moc, by innym o Bogu dzisiaj mówić i głosić Jego świętość, Jego miłosierdzie, Jego dobroć. Amen.